mały miś. Kicek, ruszasz się? O, już wie, jaki tu siedzę. Czy mogę już zobaczyć? Nie, dopóki nie skończę twojego portretu. A teraz nie wierć się. A kto to? Nie podglądaj, kicek. O, witaj, Bruno. Witaj, Rosie. A oto on. I oto kto, Bruno? O, gdzie on zniknął? Mały misiu. Zjeżdżam! Mały miś jest moim siostrzeńcem. Dzisiaj się nim cały dzień zajmuję. Słodki, prawda? Tak. Yeah. Witaj, mały. Misiu? A, czerwony! Tam! Lepiej tego nie rób. Huśtawki! Dobrze, już idę, już pędzę. Ależ on jest żywy. Chyba muszę zacząć od nowa, kicek. Tasio! Jestem Dziubek. A ty kim jesteś? To mój siostrzeniec, mały miś, jest taki uroczy. A ty taki spóźniony. Twoje gniazdo. Tak, miałeś mi dzisiaj pomóc nazbierać patyczki. O, przepraszam, zapomniałem. Zajmowałem się małym misiem. Zapomniałeś. Przyjaciele nie zapominają. Ptasiu! Dziubek! No cóż, jeśli on ma nowego przyjaciela, to ja też wyczaruję sobie nowego przyjaciela! To nie jest dobry pomysł. Nie wierć się. Jest super. O nie! Nie zostaw mnie! To są moi bardzo dobrzy przyjaciele, Rosie i Kicek. Słucham? Puszek mówi cześć. Puszek? Nikogo tu nie ma. Głuptasie, to dlatego, że jest magicznym, niewidzialnym przyjacielem. Niewidzialnym? Tak, nie widać go. Jest niewidzialny. Aha. Cześć, Puszku. Witaj, Puszku. Chodź, Puszku, pokażę ci plac zabaw. Nie! Nie! Chyba już pora na drzemkę. Nie jesteś jeszcze zmęczony? Ptasio! O, tak mi przykro, że zapomniałem, Dziubku. Nie szkodzi, i tak mam nowego przyjaciela. Poznajcie Puszka. Jest magiczny, niewidzialny i niezawodny. Nie tak jak inni. O, ptasio! Dziubek! Przepraszam, maleństwo, ale Dziubek chyba nie chce się bawić. No tak!
Zapytaj ładnie, to może pozwolą ci się pobawić. Kim jest to maleństwo? To mały miś. I chciał się przejechać waszym autkiem. No jasne, że może spróbować. O, wow! O, dziękuję. Przyda mi się przerwa. Jest cały twój. Dzięki, super. O. Słodki. Ale psotnik. Idź już spać, ja ci wszystko mogę dać, tylko proszę pójdź już spać. O, wreszcie śpi. Ptasia! Jesteś taki śmieszny, puszku. Hej, Dziubek, patrz na nas. Chcesz się trochę przejechać? Oj! Uważaj, gdzie jedziesz! Bo mało co nie przejechałeś, puszka. O, przykro mi. Ja go nie widziałem. Bo on jest niewidzialny. Chodź, puszku. Pokażę ci wzgórze dębiaka. Tam jest spokojniej. Ptasio! Nazywam się Dziubek! Ale ładny uśmiech. Dziękuję, Rosie. Mówiłam do dębiaka. O, dziękuję. Ale twój też jest ładny. Nie pytaj! Nie chcę o tym rozmawiać! Co się stało, Dziubek? Nie chcę o tym rozmawiać. Bruno zapomniał o zbieraniu ze mną patyczków. A wszystko przez tego małego misia. Chyba jest zazdrosny. Nie ruszaj się. Myślałem, że jak ja też będę miał nowego przyjaciela. Puszka? Tak, to on będzie... Zazdrosny? Tak, i że będzie bawił się ze mną. Ale on nadal woli bawić się z małym misiem. Hej, Rosie! Widziałaś małego misia? Jest taki słodki! Bruno jeszcze nigdy nie był taki zmęczony. Ptasia? Ptasia! Dziubek! A więc, jeśli mały miś chce się bawić z tobą, a ty chcesz się bawić z Bruno, czemu nie pobawicie się wszyscy razem? Bruno się chyba bardzo ucieszy. Ptasio! Dziubek! Dziubek! Ładny! Tak uważasz? Nie mówiłeś mi, że mały miś jest taki uroczy? O, Dziubek. Przepraszam, że zapomniałem. Zgoda. Zgoda. Dziubasio! Gotowy? Lubię pączki. No dobrze, Rosie. Pokaż. Tada! A gdzie ja jestem? Tu. A, tak długo grzecznie siedziałem. I to ja? Ja już od lat się nie ruszam. Rosie? Tak, Kicku? Kto jest twoim przyjacielem? Ty, Kicku. Skoro tak... To czemu jestem taki mały na tym obrazku? Bo w życiu najpiękniejsze są te małe rzeczy. Ciastka, słodycze i truskawki, jajka i te małe miętuski. Wow, ale nie osy. Wow, pomocy! Nie!
ptasie pióraki. Rozi, kicku! Co? Co to za hałas? O, ćwiczyliśmy to całe wieki i w końcu jest idealnie. Nie uwierzycie własnym oczom. Gotowi? Ciupku, to było niesamowite. O, co to było? Podwójna pętla w tył, oczywiście. Ola powinna to zobaczyć. I Bruno, i... Może zrobisz pokaz? Masz rację! Najwspanialszy pokaz powietrzny na świecie! Pomożemy ci! Właśnie, będziemy... ptasimi piórakami! O, ale super! Zawsze chciałam... Musimy ćwiczyć, nie mamy czasu! Chcę, żebyście zrobili mi dużą scenę na mój cudowny powietrzny pokaz. Jak dużą? Wielką. Jestem przecież wielką gwiazdą. Potrzebuję wielkiej sceny. W górę, pióraki! No i jak było? No cóż, dobra robota. Jak na początek, to nieźle. To było okropne. Nie muszę tego wysłuchiwać. Ale może być świetne, jeśli się zgracie. Mam deski, zrobimy tę scenę migiem. Są sfatygowane. Kilka gwoździ, trochę kleju, będzie dobrze. Dziubek chce mieć coś wyjątkowego. Musimy znaleźć dobre drewno i zrobić to porządnie. Czyli wolno. Z flagami dookoła będzie ładnie wyglądać. Świetny pomysł. Mam ich trochę w domku. Przyniosę balony. Co to za pokaz bez balonów? Musicie trochę dłużej być z tyłu. Pamiętajcie, wszyscy przyjdą oglądać mnie. O, dzióbka. I mnie. I mnie, my też jesteśmy ważni. No jasne, wy macie najważniejsze zadanie. Wyeksponować mnie. Wow, ale zaparkowałem. Myślałem, że pracujemy wspólnie. Pracujesz tak wolno, że ja w tym czasie zdążę się pobawić. Proszę. Mamy już w sam raz drewna. Dzięki. Nie ma sprawy. Wow, Wiesz, musimy jeszcze rozłożyć stoisko. Stoisko? Jakie stoisko? Z lizakami i popcornem. Co to byłby za pokaz bez popcornu i lizaków? Chyba masz rację. Chodźmy po nie. Jesteście gotowi? 3, 2, 1, start! Przepraszam, ale muszę być na środku sceny. Ciągle to powtarzasz? No, i jak ci się podobało? Nic nie powiem, bo ostatnio się zdenerwowałeś. I tak wiem, co myślisz. Kicku, czy mógłbyś pomóc ptasim piórakom w przygotowaniach? Chcesz, żebym ja wam pomógł? Dobra, więc zrobimy to po mojemu. Lubię pączki, skacze, galaretka. Niestety, żołędzie, to jest pokaz powietrzny dla ptaków. Nie jesteście ptakami, tylko... Podfruwajek. Słuchajcie, pióraki, pierwsza zasada. Chcę powiedzieć, że... Pierwsza zasada brzmi, musicie mnie słuchać. Do pokazu zostało już niewiele czasu.
A druga zasada? Wszyscy musicie robić tę samą rzecz w tym samym czasie. Tą samą? Ale ja jestem Ciubek! Gwiazda! Tak, tak! Chodźcie, pióraki! Jeszcze tylko dodam trochę kleju i gotowe. W końcu! O nie! Filipie! Jeszcze nie skończyłem! Potruwajki! Tędy, proszę! Nie, tędy! No właśnie, małe potruwajki. Hej! Cześć, Ciupku! Twój ptasi stół jest gotowy! Chyba masz na myśli moją scenę. Wszyscy będą na mnie patrzeć. Ciupku? To znaczy na nas, na pióraki. Szybko, zaraz zaczynamy. Nie mogę się doczekać. Powodzenia, kochani. Do boju, pióraki. Do boju, pióraki. Tym razem nie będziesz mnie hamował, co? Co? Nigdy cię nie hamowałem. Jak to nie? Nie nadążałeś. Ja przynajmniej nie macham ogonem na prawo i lewo, żeby się popisać. To koniec. Odchodzę. To ja odchodzę. Psz, wchodzicie. Nie, kicku. Ja wychodzę. Nasz pokaz jest odwołany. Ptasie pióraki nie istnieją. Nie. Co? Dlaczego? Co się stało? Nic z tego nie będzie. Każdy z nich chce być gwiazdą. Ale to ja jestem gwiazdą. Wszyscy możecie być gwiazdami, tylko po trochu. Musielibyście się zmieniać. Dacie radę? Dziś na pokazie witamy was. Powiedzmy w akrobacji, to jest czas. Skóry leć, potem w dół, potem zamień się. Nie rozczarujemy nigdy cię. Ptasi pióraku, w górę leć. Umiemy pędzle. Piruet też. Pędzimy jak strzał albo jumbo jet. Pióras onosząc pieśń. Raz, dwa, tam prawie nie ma kleju. Trzy. I w końcu pracujemy razem. Dołączcie się. To już jest koniec, pora iść. I za uwagę dzięki ci. Pędą litera ważna jest. Pióraki piękne i prędkie. Już żegnają się. Potruwajki. I co jeszcze? Umiemy pętle, piruet też. Pędzimy jak strzała albo jumbo jet. Ja też jestem gwiazdą, prawda, Rosie? Chcesz usłyszeć prawdę? A czy ty chcesz kanapkę z bananem i miodem? Kicku, jesteś gwiazdą. To zupełnie tak jak ty. Czasami. Wymieniamy się.